Zaproszenie na spotkanie jest, ale minister nie weźmie w nim udziału. Przewodniczący KRS zaprosił Zbigniewa Ziobro na środowe spotkanie w sprawie powoływania asesorów. Minister Sprawiedliwości nie widzi jednak powodów, aby rozmawiać z organem, który według niego dopuszcza się bezprawia. Według Zbigniewa Ziobry problemu z odmową powołania asesorów by nie było, gdyby nie doszło do zawetowania ustawy o KRS. Kilka dni temu Rada odmówiła powołania na asesorów sądowych osób z listy przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To niedopuszczalne, że minister państwa członka NATO wzywa obywateli drugiego państwa do działań antyrządowych. To komentarz MON w sprawie wypowiedzi szefowej niemieckiego resortu obrony. W ZDF Ursula von der Leyen za istotne uznała, by wspierać zdrowy, demokratyczny opór młodej generacji w Polsce. Po tych słowach do MON wezwany został attaché wojskowy ambasady Niemiec. Po spotkaniu rzeczniczka ambasady podkreśliła, że wypowiedź dotyczyła nie tylko Polski, ale i innych krajów i miała w większości pozytywny wydźwięk, a kontrowersje wzbudziło jedno zdanie wyrwane z kontekstu. Ameryka jest wstrząśnięta po tragedii w Sutherland Springs w Teksasie. Były żołnierz wtargnął z bronią do kościoła protestanckiego, zastrzelił 26 osób i ranił 24. Sprawca to Devin Patrick Kelly. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do sił powietrznych. W 2012 roku stanął przed sądem za przemoc fizyczną wobec żony i dziecka. Dwa lata później został zdegradowany i usunięty z wojska. Przez pewien czas pracował jako asystent w wakacyjnej szkole biblijnej. Były premier Katalonii oraz czterej ministrowie jego rządu mają stawić się przed belgijskim sądem 17 listopada. Wtedy odbędzie się rozprawa w sprawie ich ekstradycji do Hiszpanii. W niedzielę sąd warunkowo zwolnił z aresztu Carlesa Puigdemonta i ministrów. Wcześniej Katalończycy zgłosili się na policję w Brukseli. Puigdemont przyznał, że nie wierzy w sprawiedliwy proces w Hiszpanii. Madryt zarzuca mu bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Nie żyje Marek Frąckowiak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Był znany m.in. serialu Alternatywy 4, filmów Ogniem i Mieczem i Popiełuszko. Marek Frąckowiak był absolwentem Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. Związany był z warszawskimi teatrami, nowym, współczesnym, na woli rozmaitości, adekwatnym oraz teatrem Rampa. W swojej karierze zagrał w ponad 100 produkcjach filmowych i telewizyjnych oraz użyczył głosu ponad 90 animowanym postaciom. Aktor od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.